Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Minęła godzina 18, a nie, 19 minęła, a 18 to inna rzecz w kalendarzu, bo dziś mamy 18 dzień listopada 2015 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia. Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, ale nie jestem w trakcie dzisiejszej audycji sam, bo dzisiejszą audycję razem ze mną prowadzić będzie Piotr Witek. Witaj Piotrze. Witaj Michale, dobry wieczór Państwu. Po raz kolejny, można powiedzieć, nasz naczelny ambasador firmy z jabłuszkiem się pojawił. No, mów tak dalej. A się plotki będą szerzyć, tak? No, wiesz, jakoś tak to kończy się potem, tak? No, ale wiesz, no to dobrze, no może tam ze Stanów w końcu się odezwą do ciebie z jakąś interesującą propozycją. Któż to wiedzieć raczy, ale w każdym razie dziś kolejne urządzenie właśnie firmy Apple będziesz prezentował na naszej antenie. Tym razem będzie to Apple TV i to już czwartej generacji. Najnowsze dzieło firmy Apple, urządzenie, po którym spodziewano się wiele. Tak było, jeżeli chodzi o materiały promocyjne. Obiecywano bardzo dużo, obiecywano, że to już w zasadzie no, tak jakbyśmy mieli telewizor od Apple'a, prawie, ale jak się okazuje, chyba prawie zrobiło wielką różnicę, prawda? Myślę, że tutaj przede wszystkim, jeśli mowa o wiele, to dostarczyło nam Apple TV wiele rozczarowań i przynajmniej tak jest w moim wypadku. Tu od razu nawiązując do tego, o czym wcześniej wspominałeś, to tym razem jest to, że tak powiem, inicjatywa mojej małżonki, która od dłuższego czasu już oczekiwała na taką przystawkę do telewizora. I pomimo jak gdyby moich upomnień i ostrzeżeń, żeby lepiej wstrzymać się z zakupem, ona stwierdziła, że jednak nie, że teraz ona już musi mieć. No i tak właśnie weszliśmy w posiadanie takiej przystawki, jak wspomniałeś, z czwartej generacji i mieliśmy okazję przekonać się o jej wadach i zaletach, bo i takie oczywiście posiada, więc myślę, że dzisiaj będziemy mogli o tym troszkę opowiedzieć, no bo jest tego trochę. No dobrze. I plus, jak i minus. To zacznijmy może od tego, jak... O, właśnie się odezwało. Przedstawiło się. Tak. Apple TV się przedstawiło. Sztuczna inteligencja dała o sobie znać, wiedziała, kiedy się odezwać. Wiesz, teoretycznie mikrofon ma, więc podsłuchuje. No, podsłuchuje, no właśnie, tam specjaliści siedzą i wiedzą, kiedy wypuścić odpowiednią komendę. Ale tak poważnie mówiąc, zacznijmy może od tego, jak to wygląda cenowo. Ile za to urządzenie przyjdzie nam zapłacić, jeżeli się będziemy decydować na zakup w Polsce? Chyba, że jakoś inaczej kupowaliście i coś tu możesz polecić. Kupowaliśmy w Polsce, zresztą pierwszy raz kupowałem przy pomocy aplikacji tej App Store, czy Apple Store właściwie, na iOS-ie. Bardzo fajnie się kupuje przy pomocy tej aplikacji. To tak na marginesie. W tym momencie dostępne są to urządzenie w dwóch wersjach. Pierwsza wersja 32 GB wbudowanej pamięci, druga wersja to 64 GB. Pierwsza, tak jak zapowiadano, kosztuje 779 zł. Ta z mniejszą ilością pamięci, druga z większą, wcześniej zapowiadano, tak zakładano, że różnica będzie jak w przypadku iPhone'ów czy iPadów, tak? Czyli te 500 zł. No ale na szczęście to się okazało być nietrafionym przewidywaniem i tutaj cena zamiast gdzieś tam 1200 to kosztuje to urządzenie o większej pamięci 999 zł, czyli 1000 zł. Jeśli chcemy wejść w posiadanie takiego urządzenia, musimy wydać. A warto inwestować w taką większą pamięć? Bo tam zapisywane są, jak rozumiem, materiały, jakieś wideo, tak? To wszystko, co pobieramy? Już ci powiem. Ja osobiście uważam, że nie. Zresztą jak się kupuje to urządzenie, to Apple samo jak gdyby
podpowiada, czy jest ci takie urządzenie z większą czy z mniejszą pamięcią potrzebne. I tak naprawdę zwraca uwagę, że urządzenie o większej pamięci powinny kupić osoby, które będą instalowały dużo gier. Bo tak naprawdę to te gry będą zabierały najwięcej miejsca. Jeśli nie jesteś jakimś tam miłośnikiem gier, nie zakłada, że twoje dzieci będą zapychały ci pamięć, no to spokojnie to tańsze urządzenie powinno ci wystarczyć na parę lat. A tak swoją drogą, a propos tych gier, spotkałeś się już z jakimiś dostępnymi grami, za pomocą, w które możesz sobie pograć na Apple TV? Michale, tak naprawdę to spotkałem się tylko z jedną aplikacją dedykowaną jak gdyby osobom z dysfunkcją wzroku, więc tak naprawdę jest tego ciągle strasznie mało, no ale myślę, że o tym parę słów jeszcze powiem. Dokładnie, pewnie to się zresztą z czasem również i będzie zmieniało. Ja jeszcze tylko dodam, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli ktoś będzie chciał do nas zadzwonić, o coś zapytać, to za momencik uruchomię nasze środki łączności w postaci telefonu i Skype'a. 123 834 835 to jest właśnie telefon, a tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Można będzie już za chwileczkę z nich korzystać. Zatem, żeby całą opowieść o Apple TV zacząć od początku, o Apple TV czwartej generacji dodajmy, bo już wcześniej Mikołaj Rotnicki opowiadał o wcześniejszej wersji Apple TV, więc jeżeli ktoś jest ciekaw tego podcastu, zachęcam do odsłuchania go sobie z archiwum, a my dziś będziemy opowiadać właśnie o Apple TV czwartej generacji. Jak to urządzenie wygląda, Piotrze? Tutaj jakby odwołując się do tego podcastu, o którym wspominałeś, podcastu Mikołaja, powiem, że to urządzenie wygląda identycznie. Gdyby ktoś, oczywiście w cudzysłowie, gdyby ktoś gdzieś tam sobie chciał obejrzeć to urządzenie trzeciej generacji w jednym pokoju i zaprowadziliby go do drugiego i pokazali mu czwartej generacji, to pewnie nie zauważyłby różnic, bo tak naprawdę różnice widać dopiero jak postawi się je obok siebie. Po prostu to nowsze urządzenie jest troszeczkę wyższe, jest troszeczkę większe, cięższe, ale na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie, dopiero gdy postawimy je obok siebie, no to ta różnica jest widoczna. Jest to taka niewielka czarna skrzynka, to akurat jest doskonałe porównanie, trochę jak katastrofa. Ta czarna skrzynka tutaj pasuje idealnie. Nie można sobie wybrać koloru, jak na przykład w przypadku iPhone'a. Nie. Są tylko czarne Apple TV. Więc jest to taka czarna skrzyneczka. To jest w ogóle taki tradycyjny design od Apple, bo na przykład identycznie wyglądają napędy zewnętrzne, na przykład dla MacBooków. Jakbym postawił obok mój napęd zewnętrzny, no to wygląda na pierwszy rzut oka identycznie. To takie charakterystyczne też dla Apple, że designem one są bardzo do siebie zbliżone i no, taka mała, czarna, elegancka skrzyneczka. Także jak stoi pod telewizorem, wygląda bardzo niepozornie i nie ma żadnych wyświetlaczy. Także no, takie małe, niepozorne urządzenie, które kryje w sobie bądź co bądź no, jakiś tam komputer. Tak? No tak. W każdym razie fajna rzecz, o czym trzeba powiedzieć, i to ja już nie pamiętam tego podcastu Mikołaja, czy on to pokazywał, czy nie, czy pokazywał uruchomienie samego Apple TV, ale jest to bardzo fajne o tyle, że po pierwsze możemy oczywiście skorzystać z opcji ułatwień dostępu, czyli z VoiceOvera. W momencie, gdy podłączymy urządzenie do telewizora, podłączymy je do prądu, odczekamy chwilę, żeby tam wszystko się uruchomiło. Trzykrotnie naciskamy wtedy na pilocie przycisk menu. Jest to przycisk tuż pod powierzchnią dotykową po lewej stronie. Trzykrotnie go naciskamy i wtedy włączamy VoiceOver. Ja to mogę nawet zademonstrować, jeśli raz, dwa, trzy, wyłączona, raz, dwa, trzy,
Normalnie też możemy sobie ustawić taki skrót dostępu i wtedy możemy sobie wybrać właśnie na przykład voice-overa, ale domyślnie to jest ta funkcja. I później proces jak gdyby konfiguracji bardzo przypomina ten znany z iPhone'a czy iPada, z jedną różnicą. I to jest taki element właśnie, jak mówiłem na przykład przy zegarku od Apple, że są takie wstawki, które mają taki dla mnie posmak magiczny, to tutaj właśnie też jest taki element drobny przy konfiguracji. Ponieważ wiadomo, że przy konfiguracji wpisujemy mnóstwo haseł, tak? Do sieci, jakieś Apple ID, jakieś cuda na kiju. I na Apple TV zawsze to było problematyczne. I już od wersji trzeciej, nie wiem czy wcześniej, ale w trójce to było na pewno, to tutaj tak samo. W trakcie konfiguracji, bodajże w drugim kroku Apple TV, tam po wybraniu języka, pyta nas, czy chcemy przeprowadzić jakby konfigurację za pośrednictwem naszego mobilnego urządzenia. To chyba działa od iPhone'a 4S i iPada 2. Działa to na takiej zasadzie, że jeśli wyrazimy zgodę, Apple TV prosi nas, żebyśmy zbliżyli nasze mobilne urządzenie do Apple TV, przy czym to zbliżyli, tak naprawdę czasami nie działa, jeśli to jest odległość nawet 10 cm. Czyli najlepiej jest po prostu położyć sobie iPhone'a na przykład na Apple TV. Wtedy na Apple TV musimy mieć włączonego Bluetootha. Wyskakuje nam powiadomienie, pytanie też, czy chcemy jakby za pośrednictwem tego urządzenia skonfigurować Apple TV. Jeśli wyrażamy zgodę, podajemy nasz Apple ID i wtedy wszystkie hasła, ustawienia sieci, wszystkie dane są transferowane z naszego mobilnego urządzenia do Apple TV. No i już po chwili tylko na Apple TV mamy przycisk tam rozpocznij, chyba tak się nazywa, jeśli dobrze pamiętam. I to jest całość konfiguracji. Także błyskawiczna, wygodna i tutaj taki właśnie bardzo miły akcent, jeśli chodzi o konfigurację samego urządzenia. No to rzeczywiście bardzo przyjemne, bo to ułatwia z pewnością tą wstępną konfigurację i można się dzięki temu szybciej cieszyć sprawnie działającym urządzeniem. Wspomniałeś o tym pilocie, o powierzchni dotykowej, sporo również gdzieś tam czytając na temat Apple TV mówiono o tym, że będziemy mieć właśnie pilot z... No właśnie, i tutaj... Często używano takiego słowa jak ekran dotykowy, takiego sformułowania. Tak, to jest coś, co właśnie na co dała się nabrać między innymi moja żona, bo ja tutaj konsekwentnie twierdzę, że Apple wprowadziło klientów w błąd i to kilkukrotnie, poruszając różne kwestie dotyczące Apple TV. Między innymi cały czas mówili o ekranie dotykowym. Nie mówili o powierzchni dotykowej, nie mówili o czymś podobnym, tylko mówili o ekranie dotykowym. Więc moja żona sobie wyobraziła, że to będzie jakiś taki niewielki ekran, coś na zasadzie ekranów jak w iPodach Nano na przykład. Czyli jakieś takie podstawowe funkcje będą mogły być wyświetlane, szczególnie, że już mieliśmy do czynienia przecież z ekranami w Apple Watchach i tak dalej, więc takim i w tych iPodach Nano, więc to nie byłaby żadna tam rewolucyjna rzecz dla Apple. No i wszędzie się pojawia ta informacja o ekranach. No ale oczywiście to nie ma nic wspólnego z ekranem, bo jest to po prostu gładzik. Ja tutaj świadomie używam też takiej nomenklatury Apple'owskiej, bo jest to powierzchnia nawet w dotyku przypominająca te gładziki z MacBooków i nawet funkcjonalnie, ponieważ gładziki już chyba w tych najnowszych się nie naciskają, ale jeszcze w moim MacBooku dolna krawędź naciska się tego gładzika, na tym pilocie górna krawędź tej powierzchni dotykowej się naciska, to jest ten klik, to potwierdzenie, to kliknięcie, nie stukamy w ekran, tylko naciskamy krawędź. I to było takie największe rozczarowanie w przypadku mojej żony, która jak zobaczyła, że tutaj nie ma żadnego ekranu, że to jest tylko powierzchnia taka do smyrania, jak na gładziku,
no to już ten pilot stracił dla niej połowę uroku. Potem jak się okazało, że trzeba wykonywać gesty, które no gesty jak to gesty są czasami bardziej, czasami mniej precyzyjne, no to od razu się mnie pytała, czy jest możliwość sparowania z tym nowym Apple TV starego pilota, który ma te nawiki, czyli ktoś gdzieś wspominał, że stary pilot od Apple miał tam 3 czy 4 przyciski, co też jest nieprawdą, gdzieś tam czytają w opiniach czy recenzjach. Chyba ktoś, kto to pisał, nie miał takiego pilota w ręku, ale przecież tak naprawdę na pilocie z trzeciej wersji jest nawiki, który sam w sobie ma 5 przycisków, plus do tego jak na pilocie w nowym urządzeniu było play, pauza, to było na jednym przycisku i też taki przycisk wyłącznika, czyli 6 klawiszy. Dokładnie tyle, ile jest w tym nowym pilocie, tyle, że w nowym jest jeszcze ten gładzik klikany, czyli to jest ta wartość dodana. Oczywiście ja nie porównuję tak funkcjonalnie, no bo jednak ten nowy pilot ma o wiele więcej możliwości. Teoretycznie jeszcze nie miałem okazji na niczym tego sprawdzić. Różne akcelerometry, żyroskopy, które mają działać w grach, nie wiem, bo tak jak mówię, jeszcze na niczym nie mogłem tego zweryfikować, ale wygląda o wiele gorzej. Stary pilot od starego Apple TV. Designersko był super. Metalowy, elegancki. Tutaj... A to jest plastik? Czy... Spód jest metalowy, góra jest plastikowa i to już wygląda trochę tak, wiesz, no... Nieco bardziej odpustowo. Na odpuście byś znalazł podobne rzeczy, szczególnie, że te przyciski też są takie... Wystają, mają jakieś takie krawędzie nieobłe, a na starym pilocie wszystko było takie obłe, bardzo przyjemne, to jest takie trochę poporne. No. Widocznie Sir Jonathan miał gorszy dzień, kiedy to projektował po prostu. No ja ci powiem, że to, wiesz, gorszy dzień miał na pewno w momencie, gdy się zgodził wypuścić takiego pilota, tak? No bo, tak. Bo to jest nieporozumienie jakieś. I to nie jest oczywiście tylko jakaś tam moja subiektywna opinia, mojej Ali, która, tak jak mówiłem, po paru minutach chciała wrócić do starego pilota. Ale tak jak czytam też jakieś opinie, jak jakieś tam unboxingi słuchałem, no to sytuacja jest taka, że ludzie jak tylko biorą go do ręki, to od razu po prostu zaczynają się pocić ręce, bo to jest bardzo delikatne. Wydaje się, że to się zaraz, jak się mocniej ściśnie, że to nam się skruszy w dłoniach. I jak tylko mają jakieś konsole z jakiejś PlayStation czy jakieś inne konsole do gier, no to zaraz próbują parować je z Apple TV, żeby sterować czymś bardziej masywnym. No tak, a tym urządzeniem, tak jak wspomniałeś, będziemy mogli sobie też zagrać w różnego rodzaju gry, to już w ogóle będzie ciekawie. No to ja ciekawie. Sobie tego nie wyobrażam, bo masz przede wszystkim obawę, że jak ściśniesz to za mocno, to gruchoczesz, a jak będziesz to trzymał za lekko, to jest takie delikatne, takie, wiesz, takie lekkie, że tylko sekunda, jak ci to śmignie z dłoni i roztrzaska. Zdarzyło ci się już, czy jeszcze nie? Nie, no by jeszcze, nie. Jeszcze nie. No ale ja też, wiesz, trzymam go w dłoni i już, tak? No tak. Nie wymachuję nim, nie bawię się w jakieś gry, które, wiesz, jak odrobinę cię spoci dłoń, on jest mega śliski, że po prostu ci się wysmyknie z dłoni. Zgadza się. A powiedz mi jeszcze z tą powierzchnią dotykową, to jest wielkości właśnie takiego gładzika, czy dla nieaplowych użytkowników to może powiedzmy touchpada, czy to jest mniejsze, większe? Nie. To jest mniej więcej 3,5 na 3,5 centymetra, mniej więcej, albo 3,5 na 3 centymetra, taki kwadracik. Aha. Wygodnie się na tym wykonuje jakieś gesty, czy nie bardzo? Gesty wykonuje się głównie kciukiem. Dopiero o czym zaraz może, bo to, czy od razu możemy o tym powiedzieć, tu są jak gdyby ten gładzik wprowadza nowe możliwości obsługi voice-overa, wcześniej niedostępne na Apple TV, czyli dostępne mamy pokrętło, tak? Wirtualne pokrętło znane z urządzeń mobilnych. Ja teraz
przekręcam sobie wirtualne pokrętło na pilocie, tyle, że żeby to zrobić, muszę albo wziąć pilota do drugiej ręki, albo tak jak w tym wypadku teraz, położyć je na oparciu fotela, kładę pilota, żeby móc ten gest wykonać wolną ręką, tak? No bo to jak na telefonie, musimy go po prostu jedną ręką trzymać, a ten nie wykonamy tego, trzymając pilota w jednej dłoni. Jeszcze to taka ciekawostka, o której napisał Mikołaj, że warto dodać, że nowy pilot, i to jest jego zaleta, łączy się z Apple TV za pomocą Bluetootha, natomiast stary pilot łączył się na podczerwień. No i różnica między tymi dwiema technologiami jest taka, że nie musimy za pomocą nowego pilota celować w Apple TV, żeby wydać urządzeniu jakieś polecenie, natomiast no w przypadku starego rozwiązania była taka konieczność. Zgadza się, tyle że ja dodam kolejną rzecz jeszcze, bo tutaj nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, że od tego pilota się ładuje. A on jak często trzeba go ładować? Łącze Lightning, no Apple twierdzi, że tam powiedzmy 3 miesiące. Nie wiem, tak, no, bo jeszcze nie miałem tyle tego urządzenia. Myślę, że ktoś, kto gra intensywnie korzysta, no to rzeczywiście te 3 miesiące. Myślę, że jeśli ktoś korzysta rzadziej, no to ten czas się wydłuży. No ale mimo wszystko trzeba co jakiś czas naładować. Stare piloty miały baterię, tak? Tą baterię można było wymienić. Przy czym ja dodam, że stare Apple TV kupowałem dokładnie 2 lata temu. Baterii w nim nie wymieniłem jeszcze w pilocie. A jest tu jakiś wskaźnik baterii, czy tak na bieżąco nie możemy sprawdzić? Możemy sprawdzić w 60%. Ustawieniach. Tutaj jest akurat regulacja tempa, ale możemy sobie, niech tylko popatrzę w ustawieniach. Piloty. 5-9. Piloty i urządzenia. Pilot. Śledzenie powierzchni. Inne urządzenia. Uczcie pilota. Sterowanie pilem domu. Sterowanie głośności. Gdzie to było? Gdzieś to widziałem. Śledzenie powierzchni. Touch. Szybko. Jeden. Inne urządzenia. Bluetooth. Przycisk. Inne urządzenia. Bluetooth. Śledzenie powierzchni. Touch. Szybko. Przycisk. Średnio. Szybko. Przycisk. Przeskoczył. Piloty i urządzenia. Inne urządzenia. To są to, co mówiłem o tych gestach, tak? Aha. Dobra. Pilot. Połączone 86% baterii. Aha, tu mamy. 86% i to chyba było to 86% odkąd mam tego pilota, więc to naprawdę bardzo wolno spada, ale samo to menu jest też mało intuicyjne, tak? No bo czemu inne urządzenia, nie? To powinno się jakoś nazywać. Dokładnie, jakoś tym bardziej, pilot. Że to nie jest jakiś pilot obcy, tylko to jest pilot dedykowany Apple TV. Dokładnie. No także tyle może celem pilota. Jeszcze powiem, że jest on bardzo płaski, wielkości, no, nawet nie wiem do czego go porównać. Większy jest od starego pilota i grubszy. Wyższy jest, na szerokość mniej więcej podobny. Na wysokość, nie wiem, jeśli do czegoś, co jest takie znane, Snickers Max. Na wysokość, jak baton po prostu, ale jest mega płaski. Także, tak jak mówię, no i taki delikatny. No i zdecydowanie podejrzewam, że jeżeli chodzi o grubość, to cieńszy od Snickersa. Zdecydowanie. Jest bardzo płaski. Okej. To porozmawiajmy może teraz a propos tego, co nam się już odezwało, czyli a propos voiceovera. Jak wygląda praca z tym czytnikiem ekranu? No tak jak wspominałem, czyli tak, no przede wszystkim najpierw to poruszanie się, możemy poruszać się tymi gestami, czyli wykonujemy sobie gesty góra, dół, lewo, prawo, tak jak przy nawigacji na iPhone'ie czy iPadzie klasycznej. Możemy też skorzystać z gestu potarcia dwoma palcami, żeby wrócić o poziom wyżej, ale możemy też nacisnąć przycisk menu, żeby sobie wrócić o poziom wyżej. Na pokrętle możemy sobie wybrać
Tryb interakcji. Wtedy przesuwamy palcem też analogicznie, jak na wirtualnym pokrętle. Włączone. I teraz możemy sobie palcem przesuwać sobie po tym gładziku, tak jak po ekranie dotykowym, tak jakbyśmy sobie palcem eksplorowali ekran iPhone'a na przykład. I po prostu chodzę sobie po tych rzeczach, które mam wyświetlone na ekranie telewizora. Czyli taka eksploracja ekranu. Tak jest. Dobra. Wyłączone. I co my tu jeszcze mamy? No, klasyczne rzeczy, bo tutaj nie można, nie pamiętam zresztą, ale raczej nie można dodawać rzeczy na pokrętło. Mamy pewien taki standardowy zestaw ustawień, bo ich jest tak mało, że za bardzo nie ma czego odejmować czy wybierać. I tyle praktycznie o samej nawigacji, bo ona opiera się głównie na właśnie wykorzystaniu kciuka, chodzenia góra, dół, lewo, prawo. Zdaje się, że jeszcze jest z takich gestów, które są, to jeszcze gest dwa palce w dół, tak? Do czytania też powinien działać z tego, co... Ale nie działa. Nie działa? Bo to jest, powiedzmy, czekaj. Zobaczmy, czy odczytamy aplikację. Dwa palce w dół i nic się nie dzieje. No proszę, Apple twierdzi, że powinien działać. No wiesz, twierdził, że różne rzeczy powinny działać tutaj, tak? Więc może nie poruszajmy drażliwego tematu. Okej. Okay. No ale myślę, że do tego tematu to jeszcze wrócimy. Co działa, co nie działa, czego nie ma, a co powinno być. Natomiast teraz może przejdźmy do kolejnych rzeczy, które ma Apple TV. Mianowicie do aplikacji. Cóż my tu mamy ciekawego, jeżeli chodzi o to. Jest jakaś nowa aplikacja, tak? Remote Control? Nie, akurat, ale dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo akurat Remote Control to jest aplikacja stara. Stara aplikacja, która umożliwiała sterowanie Apple TV z poziomu urządzeń mobilnych. Tak samo ta aplikacja Remote trafiła na zegarki Apple Watch i za jej pomocą bez problemu można sobie obsługiwać właśnie Apple TV. Masz wtedy większy ekran, większą powierzchnię, czyli jak gdyby mając Apple TV trzeciej generacji i korzystając z aplikacji Remote Control, czy Pilot, nie wiem, czy już została spolszczona, to masz jak gdyby coś porównywalnego, jak tutaj ten gładzik na Pilocie. Aha. Bo tak samo działa to na Apple Watch. Bez problemu się paruje ze starym Apple TV, bo z nowym Apple TV się nie paruje. Nic się nie paruje. Nie paruje się właśnie iPhony, tablety, iPady, nie parują się zegarki Apple Watch, czyli nie można sterować tym urządzeniem z poziomu aplikacji Remote Control, czyli przypominam jeszcze raz, aplikacji od Apple z urządzeń Apple nie można połączyć z nowym, super, hiper wypasionym Apple TV czwartej generacji. Dlaczego? Nikt tego nie wie. Ale to jest kolejna rzecz, co do której Apple twierdzi, że powinno to działać? Wiesz może coś na ten temat? Czy nie, to jest... Nie. Ja myślę, że to jest w ogóle jakieś kosmiczne nieporozumienie i to jest w ogóle... Nie mam pojęcia, jak w ogóle mogło do tego dojść, bo oprócz tego, że nie działa możliwość sterowania z urządzeń zewnętrznych, no to nie można sparować z Apple TV klawiatury bezprzewodowej od Apple. I to jest dla mnie tak absurdalna rzecz, że w ogóle ciągle mi się nie mieści w głowie. Szczególnie też z tego powodu, że już zewnętrzni producenci udostępniają jakieś konsole dla Apple TV, jakieś konsole, kontrolery do konsol innych producentów można parować z Apple TV, a nie można sparować klawiatury. To jest po prostu
niezrozumiałe dla mnie, szczególnie gdzie właśnie przydaje się to chociażby, nie wiem, w YouTubie, czy w innych aplikacjach, gdzie chcemy coś wyszukać, jakiś wpisać dłuższą frazę, no to w tym momencie klawiatura była super rozwiązaniem. A tutaj niestety. I dlaczego tego się nie da zrobić? Nie mam bladego pojęcia. Także dobrym rozwiązaniem byłoby Siri. I to jest chyba kolejna rzecz, której nie ma, prawda? Przynajmniej w polskiej wersji. Nie ma Siri i jak gdyby to oczywiście nie chodzi o Polskę, tak? Tylko chodzi o Apple ID zlokalizowane w Polsce. Jeśli ktoś ma pewnie Apple ID jakieś tam stanowe z adresem w Stanach Zjednoczonych, no to nawet jak mieszka w Polsce, jak je poda Apple TV, no to będzie mógł korzystać z Siri. W tym momencie Siri jest niedostępna, jest to po prostu wyszarzona opcja. No i cóż, no powiem, byłbym w stanie jakoś to sobie jeszcze wytłumaczyć, tak? Z oporami, no ale okej, zakładam, że Amerykanie po prostu w głowie im się nie mieści, że ktoś poza Stanami może mówić po angielsku lub w jakimś innym języku, tak? I oni stwierdzają, że dobra, to nie będziemy tych Polaków męczyć jakąś Siri, wyłączymy im, żeby tam nie łamali sobie języka, ale że nie ma opcji dyktowania, no to tego to nie rozumiem. O to właśnie też chciałem zapytać, dobrze, że o tym powiedziałeś. Mamy tymczasem telefon, dodzwonił się do nas Marek. Witaj Marku, słuchamy, o co chciałbyś zapytać. Dzień dobry. Ja chciałem się zapytać, czy z App Store'a w iPhone'ie 5S można też ściągnąć tę aplikację Apple TV? Marku, ale to nie jest aplikacja, to jest urządzenie. Zewnętrzne urządzenie dodatkowe. A, bo ja nie od początku słuchałem audycji właśnie. Także nie, to nie jest aplikacja, to jest zewnętrzna skrzyneczka, którą po prostu podłączamy sobie do telewizora, no i spełnia takie funkcje, o których mówimy w audycji. Aha, to przepraszam, pomyliłem w ogóle temat. Przepraszam, dziękuję. Nic się nie stało. W końcu kto pyta, nie błądzi. Pozdrawiamy cię, Marku, serdecznie. Jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś pytania, no to zapraszamy. 123-834-835 i tyflopodcast.net. To są namiary do nas. Wspomnieliśmy, że Apple TV za bardzo nie można kontrolować z czymś z zewnątrz oprócz pilota, ale czy Apple TV może kontrolować coś z siebie, ze swojego poziomu? Tak, ale jeszcze zanim do tego przejdę, chciałem ci odpowiedzieć jeszcze wrócić do tego dyktowania, tak? Jasne. Bo to jest coś, co też jest mega irytujące, no bo przecież dyktowanie mamy i w systemie macOS, dyktowanie po polsku, i w iOSie mamy dyktowanie, i w Apple Watchu mamy dyktowanie po polsku. Dlaczego nie ma tego dyktowania po polsku zupełnie odrębnego od Siri, podkreślam. Czemu go nie ma, to jest dla mnie rzecz zupełnie niezrozumiała. I to jest kolejny jakby powód, dlaczego irytuje mnie niemożność połączenia Apple TV z urządzeniami typu iPhone, na których też można by było dyktować na przykład zapytania, tak? Czyli ta funkcja dyktowania wtedy byłaby przeniesiona, jeśli z jakichś tajemniczych względów nie jest możliwa implementacja tego na Apple TV jako urządzeniu, byłoby to obsługiwane zewnętrznie. No ale Apple skutecznie zablokowało taką możliwość sparowania czy to zegarka, czy też iPhone'a i nic póki co na to nie poradzimy. Miejmy nadzieję, że kolejna aktualizacja systemu będzie miała sporo dodanych nowych rzeczy, chociaż... No jeśli będzie miała tyle, co ostatnia, no to raczej bym się nie spodziewał. Nie spodziewał, okej. Okay. Ale wracając do twojego pytania o kontrolę, to tak, Apple TV w tej wersji kontroluje na przykład telewizor. Czyli ja w tym momencie mógłbym, zresztą mogę to chyba pokazać, mam przycisk wyłącznika, jeśli ja go przytrzymam sobie, on jest nad przyciskiem ciszej głośniej i jeszcze raz pokażę wam ten komunikat. Przycisk, puśnij, przycisk.
nie powtórzę go. W każdym razie, jeśli bym kliknął uśpi, to on wyłączy też mi telewizor. Czyli przełączy go na standby, tak? Czyli nie, że tam wyłączy go z prądu, tylko po prostu go przełączy w tryb czuwania. Ekran będzie oczywiście wyłączony, ale będzie w takiej gotowości, że jakbym wziął pilota, czy to z telewizora, czy z Apple TV, mógłbym włączyć telewizor. I to tak samo właśnie, nie włączając telewizora, nie sięgając po pilota telewizora, mogę po prostu, klikając guzik na pilocie z Apple TV, włączyć telewizor, co nie było możliwe na starym Apple TV. Jest jeszcze jedna funkcja Apple TV. Ten nowy system potrafi uczyć się pilotów zewnętrznych urządzeń. Czyli jeśli mamy podłączony pod telewizor, nie wiem, jakiś tam, no, nie wiem, jakiś system kina domowego, tak? I mamy do niego pilota, to na przykład Apple TV może się nauczyć jego obsługi w ograniczonym zakresie, czyli na przykład będziemy mogli z poziomu Apple TV sterować głośnością tego kina domowego, czyli znowu będziemy mogli odłożyć sobie jednego pilota i sterować wtedy za pomocą tylko i wyłącznie pilota Apple TV. Bo jak rozumiem, nie ma takiej możliwości, żeby sobie, powiedzmy, sterować tunerem tego telewizora, czyli na przykład, no nie wiem, wybrać sobie program telewizyjny, który chcemy oglądać, przeczytać przewodnik, ten EPG, nie. To... Nie. Rozmarzyłem to jeszcze, się. To jeszcze nie, szczególnie, że tu jest problem właśnie z tą klawiaturą ekranową, o której chciałbym powiedzieć też dwa słowa, bo ja tutaj tak mówię o tym dyktowaniu, marudzę o tym braku Siri, o co tak naprawdę chodzi z tą klawiaturą? Tutaj problem polega na tym, że wcześniej Apple TV wyświetlało klawiaturę w układzie siatki. Czyli mieliśmy literki od A do F i później następnie od G do ileś tam i po kolei do Z, następnie szły cyferki. Potem poniżej mieliśmy tam spacja, jakieś tam dodatkowe znaki i tak dalej. Więc stosunkowo szybko po tej siatce, stosunkowo oczywiście szybko, można się było poruszać. A tutaj, jeśli ja teraz wywołam sobie klawiaturę, okazuje się, że ta klawiatura, bo mamy guzik na pilocie, który wywołuje klawiaturę i włącza wyszukiwanie zasobów, ja go nacisnąłem teraz, wyświetla nam się w jednym rzędzie. I teraz, gdybym ja chciał wpisać chociażby słowo, nie wiem, Azazel, to muszę wcisnąć literkę A i teraz prześmigać się przez cały alfabet. A nie zawija się to menu z klawiaturą? Nie możesz przejść po prostu w lewą stronę i od razu przeskoczyć do Z? Nie, wchodzę na spację, zaraz ci pokażę. Bo spacja jest po lewej stronie tego węża, aha, a na końcu mamy delete i daję Z i znowu zaiwaniam z powrotem na A i teraz, wiesz, jak pójdę w lewo, to mam odstęp. Nie, no to zdecydowanie nie jest wygodne. To jest masakra, dlatego ja tak narzekam na ten brak dyktowania, na brak możliwości podłączenia klawiatury zewnętrznej. Jak damy sobie, zejdziemy w dół, to możemy, mamy tutaj jakby te funkcyjne rzeczy, możemy zmienić wielkość liter. Zwróć uwagę i posłuchaj, co on mówi. Zaznaczone. Mamy litery. No. Numbers. Interpunkcja. Tak wygląda spolszczenie. Wcześniej delete, numbers. Pokażę ci na przykład... S. Wywołujemy polskie znaki poprzez naciśnięcie tego gładzika, jego krawędzi i przytrzymanie. Dostępne są znaki zamienne. Naciśnij wybierz, aby zaakceptować znak zamienny. Naciśnij lewy przycisk, aby usunąć. I teraz mam komunikat po polsku i powiem ci, że pierwszy raz go mam po polsku. Wcześniej cały czas komunikaty były po angielsku. Sprawdzę jeszcze na jednej literze. Y, Z, Y, I, może dajmy sobie. O. S, M,
O. Dostępne są znaki zamienne? Nie, teraz będziesz po polsku. Wcześniej komunikaty miałem po angielsku i to jest też bardzo charakterystyczna rzecz, że mnóstwo jest niekonsekwencji w tym systemie. Raz coś jest po polsku, raz jest po angielsku. Coś ci raz działa, raz ci nie działa. Ten system jest pełen bugów, pełen błędów i te błędy odkrywa się przez przypadek. A zobaczmy, czy się zmieniło. I one raz się pojawiają, raz nie. Tak. Jeszcze, tak, żeby no tutaj dalej mamy numbers. Co jeszcze? W starym Apple TV mogłeś wejść na to pole edycyjne, w którym wprowadzasz tekst. Czyli jak się walnąłeś w jakiejś literce, mogłeś sobie tam po prostu dojść do tego miejsca i to poprawić. Aha. W nowym tego nie zrobisz. Musisz skasować całość. To do czego w edycji tekstu służy gładzik i czy w ogóle do czegoś? Do niczego, bo w ogóle nie masz dojścia do pola edycyjnego. Aha. Czyli to, co wiesz, to, co wpisałem, wyniki jak gdyby nawet zaznaczone. Nic nie znalazł, to nic mi nie wyszukuje, bo nie ma żadnego przycisku szukaj, tylko schodzisz jak gdyby poniżej tej linii funkcyjnej na gładziku. Gestem w dół, więc wpiszmy sobie może coś takiego. Dobra. Możemy sprawdzić od razu, bo to jest okno wyszukiwania. Pytałeś coś o rzeczy dla niewidomych, tak? Oczywiście w Polsce nie bardzo. A na świecie? A na świecie możemy sobie wpisać blind. Abecadło sobie powtórzę. To chyba się trochę inaczej pisze, wiesz? Tak? Tak, blind. A już, a dajmy tak i zobaczymy, czy tam coś znajdzie. I tak wiesz, jeszcze się pomyliłem. Ja mam słuchawki w uszach i mam odsłuch. Nie do końca. Czy ten? Dajmy D. Dobra, nic nie znalazł. To jest delete. Okay. Dobra. Jeszcze raz. W ogóle, wiesz co, on mi... Coś, dobra, czyli coś wyszukuje. Coś znalazł tylko. To są takie, wiesz, propozycje. Teraz po prostu takie propozycje, tak. Bez względu na to, z racji tego, że nic nie wpisałeś. To pewnie dobra, dlatego to jest. To dyktujesz. BL. I ND. A jak ja wcześniej pisałem? Blind? Chyba tak wpisałeś. O. Wielkie litery. Filmy. Windata. 1 z 8. Przycisk. Randka wciąż. Tak. Mamy, tak. Ślepa furia. Mamy jakby na pierwszej pozycji, bo on wyszukuje teraz we wszystkich zasobach, tak? Na pierwszej pozycji mamy filmy, potem pozycja niżej aplikacje, jeśli dobrze pamiętam. Aplikacje. Tak jest. 1 z 1. Przycisk. I tyle mamy aplikacji. Classic plus Blind Edition. Ciekawe, co to jest w ogóle. I więcej nie ma. To oczywiście wiesz, jak już coś tam trafisz sobie, to już reszta... działa jak w tym, jak w starym Apple TV, tak? Czyli coś sobie tam wybierasz, on ci tutaj zaczytuje teraz z iTunesa filmy. Możesz sobie wypożyczyć, poczytać o tym filmie coś. Na przykład, wypożycz. Zobaczmy, widzowie oglądali także. Daily, obsada i twórcy. Jakieś powiązane.
Napisy. Masz informację o napisach. No pewnie po polsku też są, bo jak jest przetłumaczony tytuł, to on są polski. No i oczywiście możesz sobie też podgląd, czyli jakiegoś tam trailera możesz sobie rozmącić. I zaczęło grać. I możesz sobie oczywiście obejrzeć filmik, nie? Na tej zasadzie. Ale to wszystko jest samo to pisanie, tak? Już rozumiesz, dlaczego jest tak gorączkuje, że nie ma tej opcji dyktowania, czemu nie ma Siri, czemu nie ma możliwości podłączenia klawiatury. No, bo zdecydowanie cię rozumiem, bo irytujące. Jest po prostu niewygodne i na dłuższą metę naprawdę może irytować. No więc dokładnie i tego mi mocno brakuje i liczę, że wreszcie coś będzie można z tym zadziałać. A jak to jest w ogóle, jeszcze od razu zapytam, bo gdzieś tam takie plotki były, ale to chyba, bo nic o tym nie mówisz, więc przypuszczam, że nie ma. W Apple TV nie ma Safari, nie można przeglądać tu stron. Nie ma Safari, nie ma mnóstwa innych rzeczy, takich na przykład, nie wiem, mnóstwo ludzi chciałoby mieć Facebooka, jakieś tam portale społecznościowe, wygodnie na dużych ekranach przeglądać sobie zdjęcia. Pozostaje im tylko i wyłącznie, i pewnie taka jest filozofia Apple, no mam nadzieję, że się zmieni, tak? Ale streamować obraz, tak? Czyli po prostu z urządzeń, z iPhone'a czy z tabletu robić klonowanie obrazu i wtedy na tej zasadzie, że obsługujemy aplikację na naszym urządzeniu mobilnym, a obraz mamy na telewizorze. No tak, tylko do tego akurat nie potrzeba nam Apple TV, wystarczy tańsze rozwiązanie pokroju jakiegoś Chromecasta na przykład. No dokładnie tak. No a jak w ogóle ze stabilnością działania tego urządzenia? Mamy niewiele funkcji, ale może one chociaż działają jakoś stabilnie, nie zawiesza się to wszystko? No właśnie, powiem ci tak, dynamika jest o wiele większa niż na starym Apple TV. Działa to naprawdę szybko. Ja tutaj też mam nadzieję, że bo i tak zwolniłem tego gadacza, że możemy go, żeby on był zrozumiały dla większości. Działa bardzo szybko. Fajna funkcja jest jeszcze, zapomniałem wspomnieć, bo mówiłeś o dwóch palcach na gładziku, dotknięcie dwoma palcami wycisza gadanie. No tak, czyli taka standardowa też funkcja voiceovera. Standardowa, ale na starym Apple TV nie mogłeś sobie wyciszyć, no tak. Musiał się wygadać, nie? A tutaj możesz sobie wyciszyć, więc to jest fajne. Dynamika działania jest bardzo fajna, działa szybko. Czasami niestety, i to dotyczy albo tak, bo tu jak gdyby te zajawki, na które zwracam uwagę, takie bugi, błędy, to głównie dotyczą voice-overa. Zdjęcia, muzyka, ustawienia. Pokażę ci na przykład, słyszysz kolumna tam któraś, no tak. Któryś tam wiersz, wchodzimy w ustawienia. Ustawienia, piloty i urządzenia, przycisk, programy, przycisk, 6 z 9. Słyszysz 6 z 9. Sieć, przycisk. 7 z 9, tak? Czyli tak. Wiemy, że mamy listę i ileś tam elementów. No ale wejdę sobie w ogólne. To urządzenie, przycisk, 1 z 6. 1 z 6, no to idę do 6 elementu. Dostęp, ograniczenia, wyłup, przycisk, 5 z 6, prywatność. Prywatność. 6 z 6. No i koniec, tak? No tak. Ale jak dam gest w dół. Siri, wygaszone, 1 z 2. Siri. I wiesz, dezorientacja, tak? No tak, bo przecież już miał być koniec, nie? Ale Siri, wiesz, prywatność. Następna pozycja, 2 z 2, daje znowu w dół. Użycie, zarządzaj dyskiem, przycisk, 1 z 1. 1 z 1. Data i czas. No rzeczywiście. Takie te komunikaty są dezorientujące. I ja tutaj część opcji w ogóle przez jakiś czas w ogóle sobie nie zdawałem sprawy, że jakieś tam opcje są. Bo słuchałem podpowiedzi i
byłem święcie przekonany, że jest tyle, ile ma być pozycji. I dopiero gdzieś tam przez przypadek smyrnąłem na pilocie i się okazuje, że tam jakieś dodatkowe opcje. I to jakieś nieporozumienie. Nieporozumieniem są też na przykład w Siri. Tu możesz, o, przekonać się. Wygaszone. Ale komunikaty. Tutaj na przykład, tylko tam gada długo, ale jest informacja, że możesz tam włączyć dyktowanie, jeśli wyłączysz tam Siri gdzieś tam w opcjach prywatności i tak dalej, albo włączyć dyktowanie w ustawieniach klawiatury. A takich ustawień w ogóle nie ma. Więc są komunikaty, które wprowadzają w błąd. Są komunikaty jakby przepisane z jakiegoś bardziej rozwiniętego systemu pokroju iOS, podejrzewam. Tak, tak. Także to wszystko jest takie, mówię ci, to jest niedopracowane, tak? I to widać na każdym kroku. W przypadku VoiceOvera też ci pokażę, bo też mnie to zirytowało mocno. Mamy, powiedzmy, język, tak? Więc ja go sobie tu wybieram. Powiedzmy, patrzę, zmienić chcę na angielski, ale się rozmyślam, wracam do polskiego, wybieram ten polski, trafiłem do menu z powrotem i chcę się ruszyć. No. I nie mogę, mam tylko świerszcze. Tak, coś tam słychać, że coś tam pika, to dla naszych słuchaczy taka informacja, bo to słychać dość słabo, mikrofon zbiera, to ale... Jest odgłos tylko świerszczy i nic nie jestem w stanie zrobić, bo jak gdyby system uwięził mi fokusa voice-overa i nie jestem w stanie się ruszyć. I żeby się ruszyć, muszę wyłączyć voice-overa, nie mam w ogóle komunikatu, że voice-over się wyłączył, muszę go ponownie włączyć. I dopiero teraz mogę się ruszyć. Także to są takie bugi, które uważam za poważne. No. Powiedziałeś o tym, że sporo aplikacji tutaj nie ma. To z czym tak naprawdę dostajemy w ogóle Apple TV? Jeżeli chodzi o taki pakiet startowy. Tak naprawdę jak dostajemy Apple TV, to też ci mogę od razu pokazać. Dostajemy na początku, żebym nie skłamał. Tak, mamy filmy, czyli możliwość wypożyczania filmów i tak dalej od Apple. App Store, czyli możliwość kupowania aplikacji, gier, wszystkiego, co tam przyjdzie deweloperom do głowy napisać. Druga aplikacja, to znaczy druga ikona. Zdjęcia, czyli te, które mamy, powiedzmy, z iClouda naszego. Muzyka. Możemy sobie słuchać tych list, które mamy gdzieś na naszych urządzeniach. Możemy słuchać Apple Music. Możemy słuchać radii, tyle że te radia są bardzo głupio, tak jak zresztą podobnie na iTunesie udostępniane, czyli masz tam kilka kategorii muzycznych, nie możesz jak gdyby wygodnie sortować sobie stacji, nie możesz przeszukać radii pod kątem, nie wiem, nazwy na przykład, tak? Jest to niemożliwe. No tak jak na iTunesie, dokładnie tak, tak samo te stacje radiowe wyglądają. Aha. Szukaj, wyszukiwanie, czyli to jest to samo, co mamy pod przyciskiem na pilocie. I do tego ustawienia i komputer, czyli 5 czy tam 6 ikonek na dzień dobry. Wszystko, co byśmy chcieli więcej, musimy sobie pobrać. Dla porównania, stare Apple TV, szczególnie tam po iluś aktualizacjach systemu, jakbyśmy kupili nowe, to po uruchomieniu on wywali ci ze 30 najróżniejszych aplikacji. Oczywiście ich tam przydatność jest różna i różne rzeczy by cię tam interesowały, bo nie wiem, tam, czy akurat nie wiem, oglądanie NHL by cię interesowało, ale aplikacja do tego jest, jakieś tam inne rzeczy, a tutaj cokolwiek, nawet YouTube, musisz sobie pobrać. A jeżeli chodzi właśnie o pobieranie aplikacji, jeżeli chodzi o działanie App Store'a, jak to wygląda? Jest dość prosto. Zresztą można wyszukiwać od razu z tej wyszukiwarki. Tylko że tutaj nie masz jakby kategorii w tym wyszukiwaniu. A w App Store'ze też masz kategorie, tak? Klasycznie. Masz polecane po prostu.
Aha. Najlepsze. Kupione, czyli to, co już kupiłeś. No i wyszukiwanie. W kupionych. Też mnie to zirytowało. Pojawił się TripAdvisor. Popatrz, nowa aplikacja. Czyli jak kupiłem Apple TV, miałem już nie pamiętam ile tutaj, chyba 6 aplikacji. Teraz jest ich 9, czyli z tych, które kupiłem, 3 kolejne zostały jakby odświeżone na Apple TV. Czyli tutaj mamy TripAdvisor. Aplikację pogodową. Tak, która podaje mi bardzo śmiesznie pogodę, bo mam dla lokalizacji mojej, ale podaje mi stopnie w Fahrenheitach z oznaczeniem Kelvina. No to już w ogóle rzeczywiście miszmasz. W ogóle pokręcone z poplątanym. Speed test. iBlink Radio. Wewo. Tu sobie aplikację ściągnąłem. Jeszcze nie testowałem. Jestem ciekaw, czy uda mi się zmusić komputer z Windowsem, żeby streamował mi przez tą aplikację rzeczy na Apple TV. Periscope, YouTube. MyTuner Radio. I to jest aplikacja do słuchania radia. Całkiem fajna, muszę przyznać. Vimeo i tyle. Fajna o tyle, że możesz sobie wybierać kraje, ale też potem w danych krajach masz podział też na regiony. Stacje możesz sobie wyświetlać, czyli na przykład nie wiem, regionalne. Czekaj, bo też ci mówię, a mogę pokazać. Wyjdźmy z tego. Tu akurat. W ogóle jeszcze tak zapytam, te wszystkie aplikacje, one są na jednym ekranie, czy to jest szansa, że ten ekran kiedyś się skończy i będzie następny? No wiesz co, na razie mam ich tak mało, że trudno mi powiedzieć, tak? Zobaczymy. Mhm. Zobaczymy. No to na razie jest taka jedna. No, bo ja spodziewam się, że ten gest dwoma palcami, o którym wspominałeś, że tam coś czytanie, ja myślę, że on będzie odpowiadał za przewinianie jednak, wiesz, zrealizowanym. Całkiem być może. No. W każdym razie tak. Tu mam akurat wybraną Finlandię, bo to stacja od Ali. Stacje najpopularniejsze w Finlandii. Możemy sobie przeglądać. A, tu poster i tutaj znowu one raz są wyświetlane, potem wiesz, poprawnie są zaetykietowane, a czasami tutaj wyświetla się tam poster. I to nie wiem skąd to się bierze, bo to jest, czy to jest kwestia voice-overa, czy to jest kwestia aplikacji, bo to jest tak jak z tymi diakrytykami polskimi. Dotychczas miałem cały czas po angielsku informacje o wyborze tych diakrytyków, dzisiaj była po polsku. Tak samo tutaj, raz jest po polsku, znaczy ten poster, a raz jest po prostu wpisane jakieś tam informacje, że tam wybierasz regiony i tam potem podział na regiony i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem. Także to bywa zaskakujące. Ten Apple TV. Co racja, to racja. Urządzenie pełne niespodzianek, tylko szkoda, że tak mało pozytywnych. A z takich pozytywnych rzeczy, które rzeczywiście działają, które cię jakoś tak ucieszyły w tej edycji Apple TV, coś jest, co naprawdę można powiedzieć, że Apple zrobiło dobrze? Powiem tak, przede wszystkim dla mnie rzeczywiście ta dynamika pracy jest bardzo fajna. O wiele lepsza jest jednak mimo wszystko obsługa voice-overa. Wydaje mi się, że też lepiej trzyma sygnał. To jak znaczy w jakim sensie streamuje cokolwiek do Apple TV.
A, w ten sposób. Jak miałem, czasami jakieś rzeczy streamowałem na starego iPada, czasami, znaczy Apple TV. Czasami chwila, moment jakiś, wiesz, nie wiem, spadek jakości połączenia i połączenie było zrywane. Tutaj nie zrywa mi w ogóle. Ani razu mi nie zerwało połączenia. A streamowałem i z urządzeń mobilnych, i z komputera jakieś tam filmy. O, to co bardzo mi się podoba. Teraz to też dzięki Mikołajowi Rotnickiemu, który jakiś czas temu polecał rozwiązanie na system macOS czytające napisy. Bardzo fajnie działa też właśnie w tym momencie, gdy streamuje się na Apple TV. Zosia bardzo fajnie odczytuje napisy w filmie. Mogę nawet spróbować zademonstrować. To wiesz co, to ja proponuję, żebyśmy zrobili sobie chwilę przerwy, żebyś mógł sobie to wszystko poustawiać, pokonfigurować i za chwileczkę jeszcze na chwilę wrócimy i zaprezentujesz to rozwiązanie. Dobrze, więc teraz odrobina muzyki. Ja przypominam, że jeżeli ktoś ma ochotę o coś zapytać, to można. tyflopodcast.net, tu jesteśmy na Skype'ie, a pod telefonem jesteśmy na 123-834-835. Dziś rozmawiamy o Apple TV czwartej generacji. A teraz muzyka. Wracamy do naszej dzisiejszej audycji, w której to, przypomnę, wspólnie z Piotrem Witkiem rozmawiamy o Apple TV. Tym razem jest to Apple TV czwartej generacji. Apple TV już do nas przemawia. Znowu się wygaszasz, włączam. Tak, a teraz będziemy pokazywać, jak to fajnie można sobie oglądać filmy z napisami, tak? No, spróbujemy przynajmniej, tak? Ja w tym momencie tak, puszczam film, ja już go słyszę, teraz muszę go jeszcze wrzucić monitory. I w tym momencie robisz to na komputerze, na Macu. Tak, tak. I teraz klikam przełączenie na ekran, na telewizor. Odbieram AirPlay. Zadziałało. I idzie cicho, podgłośnie. Okej. Myślałam, że mogę wcielić się w jakieś stare drzewo, ale nie. Te trociny są grube na 65 stóp. 65. Teraz. Nie ma sensu. Tak. Leci sobie film o Michał. I przy okazji mnie słychać. Tak. W dawnych czasach trociny przechowywały. I czyta sobie Zosia po prostu film. I to jest bardzo sympatyczne. Pytałeś, co mi się podoba. To mi się podoba, więc ja zatrzymam odtwarzanie, ale możesz teraz odezwać się ty, czy ciebie słychać. Proszę bardzo, odzywam się. O tak, ja teraz Michała nie słyszę właśnie w słuchawkach, tylko słyszę go z samego telewizora. Także to też jest taka funkcja, którą możemy... przełączył mi się też gadacz na telewizor? Tak, tak, czekajko. Wyłączę sobie. Wyłącz AirPlay. O! Ta pani jest głośno. Dlatego. Że aż ty się teraz bardzo, Piotrze, ściszyłeś. Miejmy nadzieję, że zaraz wszystko wróci do normy. Zaraz powinno być ok, mam nadzieję. Jeszcze się upewnię, że... Telewizor jest też ok już? Tak, już jest wszystko ok. Powiedz w takim razie, co to jest za rozwiązanie, bo to chyba nie jest natywne rozwiązanie Apple'a, tak? To jest jakiś dodatek, no, dzięki któremu było możliwe odczytywanie tych napisów. Ja tak naprawdę nawet nie wiem, czy to jest wtyczka, czy to jest po prostu program. To jest, bo program polecany swego czasu przez Mikołaja Rotnickiego, SAP TTS się nazywa, czy SAP TTS, albo SUP TTS, żeby było wszystko jasne. Pobieramy, wrzucamy sobie go do programów, uruchamiamy jakiś odtwarzacz. Klasycznie wczytujemy film, klasycznie wczytujemy napisy,
Tyle, że on czyta tylko napisy SRT, więc to jest raz, w tym formacie SRT. I dwa, jak gdyby odczyt napisów włącza się z poziomu tej aplikacji. No i jeszcze od razu informacja od Mikołaja, że to jest skrypt Apple, czyli Apple Script. Można o tym poczytać. Tu przy okazji jeszcze taka informacja na iaccessibility.pl i accessibility.pl. Tam tak. Możecie dodam sobie o tyle, wejść że i jest poczytać. To fajne, że jeśli mamy napisy w różnych językach, no to oczywiście w Macu możemy sobie pobierać najróżniejsze syntezatory z różnymi językami i wtedy wystarczy zmienić jakby domyślny syntezator systemowy, który będzie nam odczytywał napisy w danym języku. No tak, i wtedy jeżeli na przykład mamy język angielski, a film powiedzmy włoski, nie znamy włoskiego, ale mamy angielskie napisy, to te napisy będą czytane po ludzku, a nie his, ist, he, coś tam. No dokładnie, szczególnie właśnie jak są jakieś takie niezależne kino, tak, gdzie nie jest to jakiś tam z tego głównego nurtu film, że zaraz się pojawią napisy do niego, więc o wiele łatwiej jest wtedy znaleźć napisy do takiego filmu. No właśnie po angielsku, tak, zanim będą po polsku. To zgadza się. Wtedy można sobie obejrzeć. Ale tutaj właśnie jeszcze jedna rzecz, jak mówiliśmy w przerwie o odtwarzaniu, Michał jeszcze pytał mnie o jedną rzecz, odtwarzanie muzyki i właśnie przypomniało mi się, że jest jeden krytyczny błąd w Apple TV. Ja go wam zademonstruję. Będzie to ostatnia rzecz, którą wam w ogóle zademonstruję, bo po prostu błąd jest na tyle krytyczny, że potem trzeba wyłączać Apple TV. Z ciekawości, jak w ogóle długo się włącza to urządzenie? No to z ciekawości to zobaczysz. Włącza się niedługo, tylko wiesz, dokładnie ci nie powiem co do sekundy, bo no, trzeba mieć kontrolę wzrokową, tak? No jasne. Bo zanim się on odezwie i tak dalej, to też wychwycę trwa. To, ja gdzieś tam sprawdzam słuchakiem głośności. No to jest tak naprawdę tam kilkadziesiąt sekund. Rozumiem. I teraz tak, bo powiedzmy, jeszcze pokażę na przykładzie muzyki. Powiedzmy listy utworów, bo jeszcze nie pokazywaliśmy. O, po angielsku, słychać to? Słychać. Dzisiaj było po polsku wcześniej. No, coś kupione, się zmieniło. Ostatnio dodane, wszystko było po polsku, także to ciągle są... O, a to już widzisz komunikat po polsku, tak? O, czyli masz, widzisz, etykietkę i... Tak, i po angielsku, i po polsku. I tytuł. Wydaje mi się, że to jest, wiesz, klasyczny błąd dostępnościowy, że etykietkę masz po angielsku, a tytuł masz po polsku. Zgadza się, tak właśnie może być. I to jest właśnie, że wiesz, zależy od sposobu poruszania się. Jak wchodzę na ten przycisk z boku, gestem lewo-prawo, to mi czyta tylko etykietkę, a jak wchodzę, że tak powiem, z dołu, to mi czyta... etykietkę i tytuł. No tak. No, także to taki ten, ale... Ostatni, Edyta Bartosiewicz. 5, 6, Edyta Bartosiewicz, ostatni. 1 z 1. Bo musiała sobie Ala kupić ostatni. Ostatni, Edyta Bartosiewicz, zaznaczone. Ostatni, Edyta Bartosiewicz. 1 z 1. O, chyba zacznie grać. Tak. I gra. I teraz mamy przycisk stop, play. To on sam z siebie przeczytał, nic nie robiłem. I jak dam sobie pauzę, wstrzymane, to zaczyna, przynajmniej dotychczas, będzie mi chwilę robi, zaczynał mi się krztusić. I jak ja teraz wyjdę sobie... Tak, opcja voiceover jest wyłączona. O. Tatni, ja wyjmę słuchawkę, żebym sam miał lepszy odsłuch. Tatnio dodane. Czyli jakby początki słów zaczyna tracić. Listy muzyka.
Rysz numer jeden, tak? Dokładnie. Zdjęcia. Rysz numer jeden, kolumna numer trzy. PHM latek. Rysz numer dwa, kolumna numer trzy. No, rzeczywiście, jest coś takiego. I teraz co? Wiesz, jak ja wyłączę nawet voice overa, już go raz wyłączyłem, ale wyłączę. Jest wyłączone. Włączę go jeszcze raz. Nie, nie naprawiło się. Nawet mówi sama akcja, voice over tak. I tak dalej. Popsułeś Apple TV. No więc dokładnie. I teraz ja muszę wziąć. Wyłączyć go. Uśpi, pyk. Muszę go wyłączyć. I za chwilkę po prostu muszę go włączyć, żeby on się zresetował i ustawienia, żeby wróciły do normy i żeby zaczął mi normalnie czytać. No to rzeczywiście błąd, który miejmy nadzieję, że zostanie kiedyś poprawiony. To co prawda nie jest taki spektakularny błąd jak bodajże w iOSie 8? Chyba 8, który spowodował całkowite wysypanie się, nie, przepraszam, 7. Nie, 8, dobrze mówię, 8. Który, a ten u ciebie, tak? Tak, ten u mnie, który powodował całkowite wysypanie się voiceovera. No ale. No zawsze to coś. Natomiast jeszcze z takich rzeczy, o których też sobie gdzieś tam poza anteną rozmawialiśmy, no to Apple TV w stosunku do wersji poprzedniej to zostało też troszeczkę zubożone, tak? Tak, zostało zubożone i to jest, myślę, bardzo bolesne dla osób, które naprawdę mają jakieś takie poważne zamiary, nie wiem, czy zapędy audiofilskie i które lubią posłuchać sobie muzyki w dobrej jakości, mają sprzęt przede wszystkim. No to stare Apple TV posiadało wyjście optyczne. Tutaj tego nie ma. Nie ma nic, nie ma żadnego jacka, także jedyna opcja podłączenia sobie jakichś głośników zewnętrznych, no to są to głośniki na AirPlay, czyli łączenie bezprzewodowe w technologii takiej preferowanej przez Apple już. A jak rozumiem, do internetu Apple TV też tylko i wyłącznie podłącza się bezprzewodowo, nie ma portu sieciowego? Nie, jest opcja podpięcia kablem sieciowym. O. Tak jak była w trójce, tak jest. Tam jest oczywiście jeszcze port serwisowy, USB-C bodajże, jeśli dobrze pamiętam. No i tyle tam. Więcej wiadomo, HDMI i zasilanie dostajemy bez kabla HDMI, musimy sobie ten kabelek zanabyć sami, ale w starej wersji było dokładnie tak samo, także tutaj tyle, chyba jeśli chodzi o samo urządzenie. No to chyba, Piotrze. Czy słuchacze macie jeszcze jakieś pytania, no to... To ja mam jedno. Mogę? Proszę. Warto czy nie warto? No wiesz, to jest pytanie takie, jakby, no wiadomo, podstawowe. Odpowiem tak. Przede wszystkim zależy, do czego chcesz tego urządzenia, do czego je potrzebujesz. Bo jeśli, jak rozmawialiśmy wcześniej, do streamowania obrazu, czy streamowanie zaspokoi ci wszystkie inne funkcje jakieś, które chcesz przenieść na telewizor, no to możesz kupić tańsze, inne rozwiązania. Film trzecich, zewnętrznych. Dokładnie. Jeśli zależy ci, żeby była opcja, nie wiem, fajnego dźwięku, masz sprzęt, no to to urządzenie ci tego nie da. Ale nie ma co ukrywać, no to urządzenie ma też swój potencjał. Ze wcześniejszym Apple TV, z jego wcześniejszymi wersjami, na początku Apple też tak robiło, że je kastrowało, upośledzało na początku, także ono było nawet uboższe funkcje niż jakieś urządzenia, które już dotychczas funkcjonowały na rynku. A to, co powiedziałem na początku, że tu mamy w końcu komputer, to nie było przejęzyczenie, bo tam naprawdę siedzi komputer. I Apple, gdyby chciało, to może go oprogramować w taki sposób,
że nawet te takie funkcje jak Siri czy dyktowanie, to jest najmniejszy, że tak powiem, problem. Bo tutaj ja marzę sobie, mam nadzieję, że kiedyś będzie taka możliwość, jeśli nie oficjalnie, to na pewno będzie opcja zhakowania Apple TV, ale marzę sobie takie rozwiązanie przede wszystkim, że podpinam klawiaturę, to jest raz, bardzo podstawowe, prozaiczne życzenie. I drugie, że instaluję sobie tam przeglądarkę. No bo jak to tam... rzeczywiście może być fajne oglądanie na dużym ekranie stron internetowych. Słuchaj, tak naprawdę przeglądarka daje ci dzisiaj wszystko. Bo jeśli ty masz dostęp do przeglądarki, no to masz dostęp do poczty. Przeglądarka to jest, umożliwia ci obsługę wszystkiego. Tak naprawdę. I dokumentów elektronicznych. I masz dostęp do plików audio. Z Dropboxów różnych przecież, Google Drive'ów, wszystkich chmur, do poczty elektronicznej, portali społecznościowych, nawet do Skype'a, tak? W końcu masz tutaj w tym pilocie mikrofon i masz wersję webową Skype'a i mógłbyś spróbować w ten sposób działać. Zgadza się. Tylko tyle, że oczywiście to jest... wcale pod kątem technologicznym niedaleko idąca wizja, bo to wszystko jest, to jest w tej skrzynce, tak? Tylko to trzeba uruchomić. Problem jest inny. Problem jest taki, że Apple dla jakiejś tam grupy niewymagających użytkowników, niewymagających szybkości, jakiejś tam nie wiadomo jakich efektów, grupy, ona by ją straciła na takiej zasadzie, że oni przeszliby z o wiele droższych, na przykład iMaców, komputerów all-in-one, na rzecz Apple TV. Dokładnie, bo ja mam wrażenie takie, że Apple to urządzenie projektując bardziej celuje w użytkowników, którzy już mają swój ekosystem gdzieś tych urządzeń Apple'a, bo powiedzmy sobie szczerze, Apple TV kupować samo dla siebie, to chyba nie ma zbyt wielkiego sensu. To się sprawdzi wtedy, kiedy mamy coś jeszcze z nadgryzionym jabłkiem i kiedy kilka tych urządzeń możemy ze sobą połączyć i Apple TV jest częścią tego ekosystemu. Tak, bo ile ja gdzieś tam na przykład mając... Tak, jakieś inne rzeczy, to wszystko... To się bardzo łatwo wszystko streamuje. Jakieś nawet rzeczy z YouTube'a, tak? To jest... Dlatego to nie jest przypadek, że to moja Ale sobie... wzięła, bo ona po prostu jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam nawet słucha na YouTubie, tak? Ale czy czasami, nie wiem, włącza sobie jakiś film, włącza jakieś tam katastrofy w przestworzach czy coś, to jest tak naprawdę jeden przycisk, klik Apple TV i ci gra, tak? Dokładnie. Na telewizorze. Dokładnie. I to już jest zupełnie inna jakość niż takie urządzenie mobilne, przenośne. No więc, tak jak mówisz, to jest coś dla ludzi, którzy już mają czy to iPhone'a, czy iPada, czy komputer Apple. No bo wtedy można bardzo wygodnie, szybko, łatwo przerzucać różne treści na telewizor. Ale tak jak mówię, no, ma to swój potencjał. Ja liczę na to, że prędzej czy później trafi tam przeglądarka i jak tam trafi przeglądarka, no to biorąc pod uwagę, tak jak wspominałem, te wnętrzności tego urządzenia, ja gdzieś niedawno czytałem, że moc obliczeniowa tego Apple TV jest porównywalna do MacBooków sprzed tam 4 czy 5 lat. Tak, czyli jest to już urządzenie, które dysponuje całkiem niezłą mocą. Musi czyli zresztą takie być, żeby dekodować jakieś filmy. Tak, ale wiesz, do pracy w internecie spokojnie oczywiście wystarczy. I gdy będzie miało przeglądarkę i tak jak mówię, ma mikrofon,
Więc w tym momencie już, ja nieraz już tak się bawiłem, że na przykład, nie wiem, rozmowę na FaceTime, tak, z tabletu czy z urządzenia puszczałem na telewizor. Szczególnie gdy Ala coś chciała zobaczyć i żeby to było na dużym ekranie, no to trzeba było rzucić to na telewizor. I wtedy to się sprawdza doskonale, więc wiesz, rozmowy właśnie na Skype'ie, wiadomo, Apple TV nie ma kamery, ale mikrofon ma, więc rozmowy, jakieś komunikatory, jakieś WhatsAppy, inne rzeczy. Czemu nie? No przypuszczam niestety, że to będzie podłej jakości ta rozmowa ze względu na Bluetooth. Mamy obaj Aftershocksy, to wiemy, jaka tam jest jakość. No, zgadza się. Tylko to jest też tak, że wiesz, tam też te mikrofony są daleko od ust. Wiesz co, tutaj... nie, to mi raczej chodzi o szerokość pasma, wiesz, o szerokość pasma akustycznego, a tego chyba tak łatwo nie przeskoczymy, bo Bluetooth w dwie strony musi działać wolniej. Apple to zrobiło tak, że rozpoznawany jest nasz głos, tak, przez Siri, no to ta jakość musi być zrozumiała. Nie, to po prostu świadczy o tym, jak dobre są algorytmy Siri. I ta jakość będzie oczywiście zrozumiała, tylko bardziej chodzi mi, wiesz, no... Myślę, że to będzie tak porównywalne jak te wiadomości, na przykład audio, które śmigają w iMessage. Tak, a to zdecydowanie mi się nie podoba ta jakość, więc no jakby wiadomo, jest to zrozumiałe, natomiast no można więcej. Jedna rzecz jeszcze na przykład, której mi brakuje i nad czym się zastanawiałem i się w sumie jestem zdziwiony, że Apple jeszcze tego nie zrobiło, no bo jakby wszędzie Apple robi taką synchronizację, tak, czyli jeśli mamy kilka urządzeń, przychodzi nam, nie wiem, iMessage, to dostajemy je na wszystkie urządzenia. No wiadomo, że to możemy ustawić sobie, nie? Ale jeśli mamy ustawione, żeby przychodził na wszystkie, przychodzi na wszystkie, ale nie na Apple TV. No a chciałbyś na Apple TV odpisywać? Niekoniecznie odpisywać, ale na przykład, wiesz, oglądam sobie film, w cudzysłowie, i dostaję wiadomość, która w formie, nie wiem, paska informacyjnego wyświetla się u dołu. No tak, to by było też rzeczywiście dosyć fajne. Niemniej jednak wydaje mi się, że właśnie tu zrobiono to celowo, też chociażby ze względu na to, że jakaś odpowiedź z poziomu tego urządzenia jest taka. No ale nie, właśnie ja myślę, że wiesz, to mogłoby taka spokojnie nawet, tak jak możesz. Tylko w formie takiej właśnie do odczytu. Mhm. Ale Michał, nie, tak jak na zegarku, też możesz tapnąć i podyktować odpowiedź. Przecież też nie masz klawiatury na zegarku. Nie, no to się zgadza. Mogłoby być dokładnie tak samo. Tak samo Apple TV mogłoby przechwytywać połączenia z telefonu. Tak jak w tym momencie przekazywane jest to na przykład na iPady czy na komputery. To się wszystko zgadza, to by mogło być, bo technicznie to jest wszystko do zrobienia, tylko mam wrażenie, że koncepcja jest jakby inna, ale... No ja myślę właśnie, że ciągle ktoś się czai i po prostu, tak jak mówię, pytasz, czy warto. Ja myślę, że w tym urządzeniu drzemie ogromny potencjał i jakbyśmy jeszcze pogadali z pół godziny, to jeszcze by nam przyszło do głowy jeszcze... Ileś pomysłów, na pewno. Więc a nas tu siedzi dwóch, w takim Apple siedzi ludzi tysiąc i oni też nad tym myślą. I ja myślę, że oni o tym wszystkim doskonale wiedzą, tylko z jakichś względów tego nie wprowadzają. Rozumie względy strategiczne, nie rozumie tego, co zrobili z tymi wszystkimi ograniczeniami, o których powiedziałem, bo to taki trochę strzał w stopę i sam znam co najmniej 3 czy 4 osoby, które dowiedziawszy się, jak wygląda aktualnie ten system, zrezygnowały z zakupu, a czekały na to urządzenie. Więc to jest takie trochę niepoważne ze strony Apple, trochę takie wprowadzanie ludzi w błąd, tak z tymi ekranami, tak z tą Siri i tak dalej, i tak dalej. No, mimo wszystko, jak gdyby odpowiem ci też takim stwierdzeniem z własnej perspektywy. Ja nie żałuję, że kupiłem to urządzenie. Żałuję, że kupiłem je tak wcześnie. Tu jeszcze Mikołaj do nas napisał, że Apple TV jest w ogóle reklamowane jako konsola do gier.
reklamy, przekaz reklamowy jest taki, że przede wszystkim jest to nastawienie właśnie na rozrywkę, na gry, na tego typu sprawy. A jeszcze taka moja refleksja po tym wszystkim, jak zaprezentowałeś to urządzenie i jak sobie tu rozmawiamy, że to jest naprawdę w jakimś ekosystemie, gdybym miał sobie powiedzmy tam ileś tych urządzeń z jabłuszkiem, to ile na przykład, i szczerze mówię, iPhone'a bałbym się jailbreakować ze względu na to, że no, pozbawiamy się w tym momencie jakiejkolwiek ochrony. iPada niekoniecznie bym zjailbreakował, bo tam po jailbreaku zwykle bateria strasznie leciała, jeżeli chodzi o zużycie energii. O tyle Apple TV to rzeczywiście jest chyba najlepszy kandydat do zrobienia jailbreaka i tu rzeczywiście by nam się całkiem niezłe możliwości mogły otworzyć, jeżeli ktoś to zrobi, prawdopodobnie znowu Chińczycy. Z jednej strony tak, ale myślę, że z drugiej strony właśnie też może stać się z tego powodu priorytetowym celem ataków. Bo to wiesz, też tam podajesz te neurologiczne dane, bo tak, korzystasz ze sklepu, więc masz i dane karty kredytowej, i jakieś tam inne prywatne hasła. Nie ma tutaj też, widzisz, na przykład tych, Jezus, jak to się nazywa, nie passbook, tylko passbook? Pęk kluczy. Pęku kluczy, o, dokładnie. Więc wiesz, ale jeśli trafi tu kiedyś, no to tak jak mówię, no to w końcu siedzi, w sieci. No tak. Dobranie się do tego, no ale tak jak mówię, jest tam system poważny, potężny system, który może mieć strukturę i zabezpieczenia porównywalne jak macOS i może po prostu oferować mnóstwo, a w tym momencie przypomina po prostu odpustową zabawkę, która ma po prostu ogromny potencjał i może też dlatego trochę mi to, wiesz, taką chińszczyzną zalatuje, że potencjał jest ogromny, a wykonanie po prostu spartaczone. No więc zobaczymy, co będzie dalej, zobaczymy, co pokaże czas. W każdym razie na razie czwarta generacja Apple TV jest na rynku. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że za jakiś czas będziesz miał trochę kilka wolnych chwil, żeby przetestować, no chociażby czekamy na aktualizację. Tak, ale wiesz, w ogóle chociażby te gry, skoro Apple TV, tak jak pisał Mikołaj, jest reklamowane jako konsola do gier, to być może jakieś gry dostępne czy także wiesz, się pojawią i ciekawe, co z tym pilotem. Ja myślę, że Mikołaj też pisał tutaj z dużą dozą ironii, bo w internecie też przetoczyła się ogromna dyskusja na temat czy można Apple TV nazwać konsolą do gier, czy nie. To tak? Znaczy, wiesz, można czy nie można, pytanie, wiesz, kwestia jest taka, jaki jest przekaz reklamowy twórców. Jeżeli oni uważają, że Apple TV może być konsolą do gier, no to okej, tylko teraz właśnie kwestia weryfikacji tego i pytanie, co z naszego punktu widzenia. Też jestem tego ciekaw. Słuchaj, no tak, ale to wiesz, to nie można, no sorry, to trzeba być jakimś też tam skończonym fanboyem, żeby tylko interpretować funkcjonalność urządzenia przez pryzmat reklam Apple. Tak? Wiesz, no interpretacja, nie, Apple, chodzi mi o weryfikację po prostu. Tak, bardziej tak o to. No ale to wiesz, jak będą jakieś gry, no to wiadomo, no, że to się pewnie weryfikowało, ale mówię w tym kontekście, że jeśli mamy, wiesz, Apple ma też, ich reklamy są takie seryjne, tak? Że oni powiedzmy skupiają się na jakimś jednej cesze i wiesz, i tam serią reklam ją podkreślają, więc tu myślę jest podobnie, myślę, że zaraz wymyślą coś innego, że Apple TV to jest, nie wiem, jakaś super rzecz do podlewania kwiatków w ogródku i będą to samo forsować przez jakiś czas i dopóki im znowu jakaś koncepcja nie przyjdzie albo zaktualizują coś, zrobią na następnej konferencji. Jeszcze będą musieli Apple Flowers wymyślić w takim razie. No pewnie wymyślą coś na zasadzie, wiesz, tam Tamagotchi, że będziesz tak musiał, wiesz, brać pilocika i codziennie, wiesz, tam
podlewać i on ci będzie liczył, kurczę, z akcelerometru, czy wiesz, odpowiednio... Czy dobrze podlałeś? Fantazja nas ponosi, a skoro tak jest, to już chyba rzeczywiście najwyższa pora zakończyć tę naszą dzisiejszą audycję. Przypomnę, że Apple TV czwartej generacji to był bohater dzisiejszej audycji, a urządzenie dla was prezentował Piotr Witek. Piotrze, dziękuję ci bardzo za udział w dzisiejszym programie. Ja również dziękuję tobie, dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia. I ja również się żegnam, dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.